W dzisiejszym materiale opowiem niezwykłą historię, która wydarzyła się 4 lata temu na Ewereście, kiedy emerytowany pakistański wojskowy odmówił powrotu do obozu czwartego, los jego i towarzyszącego mu Sherpy zdawał się być przesądzony. Upór mężczyzny sprawił, że mimo załamania pogody, późnej pory i zmęczenia, parł prosto na szczyt, a wraz z nim 19-latek, który mimo nakazu powrotu do namiotu postanowił nie opuszczać swojego klienta. To, co wydarzyło się później, zaszokowało opinię publiczną i było szeroko komentowane, a nagranie z niezwykle trudnej akcji ratunkowej obiegło cały świat. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Szczytomaniak. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o niezwykłej historii, która wydarzyła się 4 lata temu na Ewereście, kiedy to po zdobyciu szczytu najwyższej góry świata miała miejsce akcja ratunkowa na wysokości 8600 metrów i została ona nagrana przez Sherpów, którzy właśnie udzielali pomocy dwójce himalaistów. Zapraszam do dzisiejszego materiału. Główny bohater dzisiejszej historii, Dawa Sangha Sherpa, pochodził z małej wioski położonej w okolicy Makalu, 5. najwyższej góry świata. Chłopak bardzo chciał się kształcić, jednak już od 6. roku życia ciężko pracował, między innymi zajmował się jakami. Do szkoły mógł chodzić tylko 3-4 razy w miesiącu. Jego życie stało się jeszcze trudniejsze, kiedy po kilku miesiącach ciężkiej choroby zmarła jego matka. Dawa miał wtedy tylko 14 lat, a spadła na niego dodatkowo także opieka nad piątką młodszego rodzeństwa. Chłopak postanowił, że musi znaleźć sposób, aby wykonywać inną pracę, która pozwoli na lepsze życie i edukację dla jego rodzeństwa. Opuścił więc wioskę i udał się na poszukiwanie zajęcia do stolicy kraju, Katmandu. Kiedy był jeszcze małym dzieckiem, słyszał opowieści o odważnych mężczyznach wchodzących na potężne góry. W głębi serca wierzył, że pewnego dnia zostanie przewodnikiem wspinaczki wysokogórskiej. Widział w tym wielką szansę dla siebie i dla swojej rodziny. Po dotarciu do Katmandu udało mu się dostać do jednej z agencji wyprawowych i zaczął tam pracować jako tragarz. Szybko polubił to zajęcie, kontakt z ludźmi z różnych krajów, cieszyło go, że pomaga innym spełniać marzenia. Pomimo tych dobrych doświadczeń była to także niezwykle ciężka praca, chłopak często nawet płakał z tego powodu, był wyczerpany i zmęczony. Jednak zrezygnować nie mógł, pieniądze jakie zarabiał były bardzo potrzebne rodzinie. Tak wspominał ten okres. Ciężko pracowałem i wiele osób było pod wrażeniem mojej zwinności i szczerości. Zaprzyjaźniłem się z ludźmi z branży i korzystałem z każdej nadarzającej się okazji. Zostawiłem cały strach za sobą. Dawa Sangha dobrze wiedział, że musi się rozwijać, aby dostać lepiej płatną pracę i stać się profesjonalnym himalaistą. Dlatego oszczędzone pieniądze zainwestował w kurs przewodnicki i szkolenie w Kumbu Climbing Center w Portce oraz International Snow Training Academy. Ale najcenniejszym doświadczeniem dla niego było wspinanie się na okoliczne szczyty. Między 2005 a 2017 roku zdobył 10 razy Lobuche Peak i 7 razy Island Peak oraz kilka innych szczytów poniżej 6000 metrów. Wspominając tamte lata mówił: dniami i nocami żyłem marzeniami z dzieciństwa. Po raz pierwszy na Ewereście pracował w 2016 roku jako zwykły tragarz, niosąc ładunki klientów. Kiedy dwóch alpinistów potrzebowało pomocy w obozie trzecim, Sangha i jego towarzysze udali się na miejsce i uratowali ich. Co ciekawe, gdy szczęśliwie udało się sprowadzić mężczyzn do bazy, jeden z ocalałych powiedział do Dawy: mam wszystkie bogactwa tego świata, ale ty uratowałeś mnie, gdy przygotowywałem się na samotną śmierć. Nie wiesz, że nie tylko uratowałeś mi życie, ale w tobie zobaczyłem prawdziwego Boga. Sangha nie mógł powstrzymać łez szczęścia i wzruszenia słysząc te słowa. Dla 19-letniego Dawy Sangha Sherpy sezon wiosenny w 2017 roku miał być przełomowy. Po raz pierwszy nastolatek miał dostać szansę poprowadzenia swojego klienta na sam szczyt Mount Everestu. Zanim agencje wyprawowe rozpoczęły wprowadzanie swoich klientów do wyższych obozów w celach aklimatyzacyjnych, zadaniem Sherpów było wytyczenie drogi przez lodowiec Kumbu. W tym czasie 19-letni Sherpa wraz z amerykańskimi klientami wyruszył na trekking do bazy pod Everestem, a następnie wprowadził ich na łatwy sześciotysięcznik Lobuche Peak.
Jeden z klientów, David Snow, miło wspominał współpracę z Sangę, opisując go jako niezwykle pogodnego, wesołego, a także pomocnego człowieka. Po powrocie z Lobuche Peak, klienci z Utah rozpoczęli powrót do Katmandu, a Sangę dołączył do agencji, która już działała na Everestie. 19-latek dostał pod opiekę doświadczonego klienta, byłego oficera wojskowego, który był również himalaistą, Pakistańczyka Abdulla Jabara Bhatiego. Abdul jako młody chłopak ukończył kurs wspinaczkowy, a jeszcze przed wstąpieniem do wojska wyjechał do słynnej szkoły alpinizmu we Francji. Te doświadczenia sprawiły, że będąc w wojsku, armia pakistańska umożliwiła mu udział w wyprawach na najwyższe góry świata. Dzięki temu udało mu się wejść na Broad Peak w 1985 roku, a już rok później na Gasherbrum II. Później pułkownik miał przerwę od himalaizmu, a w najwyższe góry wrócił w 2012 roku, wchodząc na 7000 Spantic Peak. Od wielu lat Bhatti myślał o zdobyciu najwyższej góry świata, ale problemem były oczywiście finanse, przygotowania oraz czas niezbędny na wyprawę. Dopiero po przejściu na emeryturę Abdul postanowił zrealizować swoje marzenie i w 2016 roku rozpoczął intensywne treningi. Niezbędną kwotę około 6 milionów rupii zebrał w większości sam, a brakujące pieniądze otrzymał od prywatnego darczyńcy. 59-latek wiosną dotarł do Katmandu, a stamtąd wyruszył w kierunku bazy pod Everestem, gdzie dotarł 17 kwietnia. Czekał tam już na niego Dawa Sangę Sherpa. Abdul wraz ze swoją agencją rozpoczął wspinaczkę do wyższych obozów, aby się jak najlepiej zaaklimatyzować. Po około 4 tygodniach, 17 maja, nadszedł wreszcie upragniony moment rozpoczęcia właściwej wspinaczki na szczyt. Tego dnia himalaiści wyruszyli z bazy i dotarli do obozu drugiego na wysokości 6400 metrów. 18 maja osiągnęli obóz trzeci, a kolejnego dnia weszli na przełęcz południową, gdzie znajdował się obóz czwarty. Cel zbliżał się powoli. Jabbar wraz ze swoim szerpą Dawą rozpoczął swoją próbę wejścia na wierzchołek Everestu w sobotę 20 maja o godzinie 19. Mężczyźni byli przekonani, że po całonocnej wspinaczce szczyt osiągnął przed południem następnego dnia. Niestety z powodu pogorszenia się pogody, no i dość wolnego tempa, trwało to wszystko o wiele dłużej niż planowano. Po dotarciu do miejsca nazywanego balkonem, Dawa zamienił pustą butlę swojego klienta na nową, a sam zdecydował się nie używać jeszcze tlenu, aby zostawić jego zapas na zejście. Kiedy dochodzili do południowego wierzchołka, pogoda nagle zaczęła się pogarszać. Silny wiatr i śnieg zmroziły im gogle i aparatury tlenowe, utrudniając widoczność. Zdali sobie sprawę, że dopadły ich naprawdę poważne kłopoty. Młody Sangę wielokrotnie prosił swojego klienta, aby ten zawrócił, ale pułkownik kategorycznie odmówił, wręcz zarzucając szerpie, że marnuje jego czas i pieniądze, skoro nie jest w stanie wejść na szczyt. Starsi przewodnicy, monitorujący ich sytuację za pomocą krótkofalówek, powiedzieli Sangę, że jeśli Abdul nie chce zawrócić, to ma go zostawić i ratować się sam. Ale Sangę postanowił pozostać ze swoim klientem. Wciąż żywe miał w pamięci słowa, które usłyszał od ocalałego alpinisty rok wcześniej. Nie potrafił zostawić swojego klienta samego. Czuł, że jako przewodnik jego powinnością jest pozostanie ze swoim klientem. Mimo złej pogody i świadomości ryzyka, wspinali się więc dalej. Ostatecznie dotarli na szczyt o godzinie 15, po 20 godzinach od wyjścia z obozu czwartego. Niektóre źródła podają nawet późniejsze godziny, jednak na zdjęciach ze szczytu widzimy, że jest wciąż dzień, więc prawdopodobnie było około godziny 15. A więc stało się. 21 maja 2017 roku Abdul Jabbar Bhatti stał się czwartym Pakistańczykiem, który osiągnął najwyższy punkt na ziemi. Był najstarszym z nich, dokonał tego w wieku 59 lat. Na szczycie pozostali tylko 5 minut, Dawa zrobił tam klientowi kilka zdjęć, bardzo obawiając się, czy wyjdą dobrze, bo już wtedy miał zawroty głowy i czuł się trochę jak taki pijany. Następnie zamienił mu pustą butlę z tlenem na nową, a sam rozpoczął zejście bez użycia tlenu. Prawdopodobnie jego aparatura zamarzła i nie dało się podpiąć butli. Podczas zejścia zaczął zapadać zmrok i tak pamiętał tę chwilę 19-latek. Mój klient szedł bardzo wolno.
a ja dobrze schodziłem w dół bez użycia tlenu. Zrobiło się ciemno i po długim zejściu musieliśmy się zatrzymać. Kiedy szukałem mojego klienta, odpoczywał na grani zaledwie kilka metrów ode mnie. Często do niego mówiłem, ale w ogóle mi nie odpowiadał. Dwóch wyczerpanych mężczyzn leżało koło siebie na wysokości około 8600 metrów, tuż pod wierzchołkiem południowym. Nadchodziła piekielnie zimna noc, a za nimi nie schodzili już żadni himalaiści. W tym czasie w obozie czwartym przygotowywali się do zdobycia szczytu m.in. członkowie agencji Sherpa Kangri Outdoor, którzy w dwóch grupach mieli ruszyć na wierzchołek. Pierwszy zespół w nocy rozpoczął podejście, a po kilku godzinach natknął się na dwa leżące na śniegu ciała. W kombinezonie żółtym zobaczymy Abdullah Bhatiego, a w niebieskim Dawe Sangę. Inni himalaiści także zmierzali w górę już wcześniej, ale nie zainteresowali się leżącymi, byli zbyt zajęci wejściem na szczyt, albo po prostu uważali, że dwójce wspinaczy nie da się już pomóc. Sherpowie stwierdzili jednak, że obaj himalaiści odpowiadają na ich pytania, podali im więc tlen i zaczęli zachęcać do schodzenia niżej, po czym ruszyli w górę. Chwilę później nadeszła druga grupa z tej agencji, w skład której wchodził Ange Tsering Lama. Dotarł w to miejsce i zastał mężczyzn w takim samym położeniu. Byli wyczerpani, bez sił, ale wciąż reagowali na kontakt. Wspinacze zapewnili parze wodę, zakryli im ręce i nawiązali łączność radiową z pobliskimi obozami, a po zapewnieniu z dołu, że na ratunek zostaną wysłani Sherpowie, grupa Kangri Outdoor kontynuowała wspinaczkę. Jednak kilka godzin później, po zejściu ze szczytu, zastali oni Sangę i Bhatiego wciąż w tym samym miejscu i w o wiele gorszym położeniu. Nie pojawiła się żadna pomoc. Himalaiści byli w tak złym stanie, że majacząc odrzucili dodatkowy tlen, który otrzymali wcześniej. Nima natychmiast postanowił oddać im własną butlę. Lama, Yangbu i Nima zdecydowali, że jedynym sposobem na ratunek dla wyczerpanych ludzi jest jak najszybsze sprowadzenie ich do obozu. W zdecydowanie lepszej kondycji był Pakistańczyk, który mógł ustać na własnych nogach. Cała akcja miała szansę powodzenia dzięki Ang Tseringowi, dobrze przeszkolonemu, certyfikowanemu ratownikowi, pracującemu jako ochotnik w parkach narodowych Mount Rainier i Denali w USA. Jego fachowa wiedza, doświadczenie, szybkie myślenie oraz wielka odwaga Sherpów sprawiły, że udało im się sprowadzić Dawe i Abdullah do namiotów. W całej tej akcji brało udział około 9 Sherpów i była to jedna z najwyżej przeprowadzonych akcji ratunkowych w historii. Tak tę chwilę wspominał 19-latek. Mój klient był w stanie chodzić, ale ja byłem nieprzytomny. Większość mojego ciała była odmrożona. Ludzie mijali mnie i myśleli, że nie żyję. Powiedziano mi, że do moich przyjaciół dotarła już ta smutna wiadomość. Dziękuję grupie Sherpów, która znalazła słaby puls w moim ciele. Zaciągnęli moje zamarznięte ciało do obozu czwartego. Tam amerykańska lekarka zajęła się mną w namiocie, ale myślała, że prawdopodobnie nie będę żył. Kiedy zacząłem się budzić, nie mogłem poruszać żadną częścią mojego ciała i początkowo nie wiedziałem, czy jestem żywy, czy martwy. Następnie zostałem przetransportowany helikopterem do szpitala w Katmandu. Na początku lipca 2017 roku wydarzył się kolejny cud. Podczas gdy Sangę oczekiwał w szpitalu Katmandu na amputację dłoni, David Snow i fundacja Keith Brenningmeyer postanowili pomóc Sherpie. David, który poznał Dawe kilka tygodni wcześniej, zorganizował zbiórkę pieniędzy na leczenie chłopaka, a dzięki wsparciu fundacji o całej historii dowiedział się dr Randall Viola, lekarz uznawany za najlepszego chirurga specjalizującego się w rekonstrukcji palców po amputacji. Pomimo rozgłosu sprawy i chęci pomocy, aż 3 miesiące zajęło uzyskanie wizy, która umożliwiła wyjazd do USA. Dzięki pomocy wielu osób udało się przewieźć chłopaka do stanu Colorado, gdzie opłacono mu leczenie i najlepszą opiekę. Przez kolejne miesiące przechodził wiele operacji. Tak całą tą akcję skomentował David Snow. Sangę nie porzucił swojego klienta. My nie porzucimy Sangę. Z kolei Abdul Jabbar po przetransportowaniu do Katmandu powiedział: jestem naprawdę szczęśliwy, że zawiesiłem naszą flagę narodową na szczycie Mount Everestu. To był dla mnie zaszczyt i wzruszające chwile.
Jednak dziennikarze znający wersję wydarzeń Sherpy zapytali Pakistańczyka, dlaczego się nie wycofał, skoro jego przewodnik mu to nakazał. On wtedy opisał te wydarzenia w zupełnie innym świetle, oświadczając: Sherpa poprosił mnie, żebyśmy zawrócili, kiedy jeszcze nie byliśmy zbyt wysoko na górze. Zapytałem go, dlaczego marnował mój czas i pieniądze, skoro nie mógł wspiąć się na górę. Gdy zbliżyliśmy się do szczytu, kończył nam się tlen, a pogoda również stawała się niesprzyjająca. Wtedy powiedziałem mu, że powinniśmy zejść na dół, ale nalegał, abyśmy wspięli się na szczyt. Co stało się później z Abdulem Bhatti? Został oczywiście czwartym Pakistańczykiem na szczycie Everestu, co przysporzyło mu dość dużej rozpoznawalności. Mimo odmrożeń, na skutek których stracił fragmenty palców, zdecydował się iść za ciosem i zdobyć całą koronę ziemi, czyli wejść na najwyższe szczyty każdego kontynentu. 17 stycznia 2020 roku Jabbar zdobył Aconcagua, najwyższy szczyt Ameryki Południowej, a w grudniu tego samego roku 63-letni Abdul przebiegł w Pakistanie trasę mierzącą 500 km w górzystym terenie w ciągu zaledwie 8 dni. Jest to wielki wyczyn, o którym było głośno w Pakistanie, i sam Abdul w Pakistanie jest traktowany jako taki uznany himalaista z 3 8-tysięcznikami na swoim koncie. I tak naprawdę po śmierci Ali Sattpary na K2 podczas głośnej zimowej wyprawy, Bhatti został jednym z najlepszych żyjących pakistańskich himalaistów. Natomiast dzielny Dawa przez wiele miesięcy znajdował się w szpitalu, gdzie przechodził kolejne operacje. Pobierano fragmenty kości i skóry, z których zrekonstruowano kciuki i palce na tyle, aby ułatwić mężczyźnie późniejsze życie. Chodziło o to, żeby te ręce miały funkcję chwytania i trzymania. Niestety po 2 operacjach w dłonie wdała się infekcja, wydłużając całe leczenie o wiele tygodni. Następnym krokiem w życiu 19-latka była nauka posługiwania się nowymi dłońmi. Udało mi się skontaktować Sangę i złożyć mu życzenia z okazji 23 urodzin, które obchodził zaledwie kilka dni temu. Dawa okazał się być bardzo sympatycznym człowiekiem, podziękował za życzenia i powiedział, że teraz jest już u niego wszystko dobrze. W Colorado znalazło się wiele życzliwych osób, które poświęcili mu dużo czasu i ofiarowali mnóstwo miłości, a on śmiało może nazywać ich swoją rodziną. Szczególnie wdzięczny jest nowej mamie, że tak powiem. Po długiej rekonwalescencji niedawno szczęśliwy ozdrowieniec wrócił w góry. W tej chwili znajduje się w Katmandu, gdzie organizuje i prowadzi trekkingi. Założył nawet własną agencję, która nazywa się Adventure Ascents. Skontaktowałem się także z Davidem Snowem i zapewnił mnie, że zbiórka wciąż jest aktualna i wpłacając dowolną, nawet małą sumę, można wesprzeć dzielnego Sherpę. Snow zdradził mi też, że w październiku wyrusza wspinać się w Himalaje i z radością poinformował o spotkaniu z Dawą Sangę, który będzie tam kierownikiem jego bazy. Tym razem historia woli, uporu i wielkich marzeń znalazła pozytywny finał, a bohaterowie opowieści dalej realizują swe plany i dążenia. Jednak pozostaje otwarte pytanie, czy decyzja pójścia dalej mimo wezwania odwrotu była słuszna. I czytałem sporo o tej sprawie z takiego punktu widzenia, jakie błędy zostały podjęte. I jeśli chodzi o Dawę, to błędem było to, że nie szedł on na tlenie, bo nawet jeśli czuł się dobrze i wszystko było ok, to jeśli wspinasz się korzystając z dodatkowego tlenu, to nie ochładzasz tak organizmu i też ciało nie jest narażone tak bardzo na odmrożenia. Jednak o wiele większym błędem był ten popełniony przez agencję, która dopuściła do tego, że 19-latek prowadził na szczyt doświadczonego himalaistę, niemal 60-letniego, i tutaj ta hierarchia była zaburzona, bo 19-latek niedoświadczony na takich wysokościach miał problem z tym, żeby przekonać do zejścia kogoś doświadczonego, dużo starszego, kto już był na 8-tysięcznikach. I tutaj powinno to inaczej być dopasowane, ktoś dodatkowy powinien być przydzielony albo po prostu inny, bardziej doświadczony Sherpa. I tutaj warto podkreślić, że nie wszyscy mieli tyle szczęścia, co Sherpa, Dawa i Pakistańczyk. Dzień później zginął Amerykanin podczas wspinaczki na Everest, a 2 dni później 3 innych himalaistów, więc w sumie w 2017 roku podczas wspinaczki na najwyższy szczyt świata zginęło 5 osób. Dodatkowym wątkiem dotyczącym tej historii jest postać Mohameda Sada. Chyba on tak miał na imię, to był też Pakistańczyk, który był przyjacielem Abdula i oni razem chcieli zdobyć szczyt, w sensie każdy ze swoim Sherpą, ale razem się wspinali
I on na wierzchołek miał wejść później, ale w wyniku tej akcji ratunkowej prawdopodobnie albo Sherpowie nie byli w stanie z nim pójść, albo pogoda się później już popsuła i on nie dostał swojej szansy zdobycia szczytu. I trochę później się żalił, że przez tą akcję on stracił swoją szansę i w Pakistanie to nie było dobrze odebrane, że tak egoistycznie się zachowuje. Na stronie GoFund.com, do której zostawię link w opisie, wciąż jest zbiórka, na którą można wpłacać pieniądze dla Dała Sangę Sherpy. I pytałem Davida Snowa, czy cały czas ona jest aktualna, i mnie zapewnił, że tak, że wszystkie pieniądze są jemu przekazywane, ale ja sam próbowałem wpłacić i wyskoczył mi taki błąd. Więc nie wiem, czy to jest chwilowe. Napiszę do Davida i zapytam, czy on wie coś o tym, czy że ta zbiórka została jakoś wstrzymana. I moim zdaniem warto podkreślić w tej historii, jak wiele dobrych osób znalazło się wtedy, czy to na Everestie, czy później, już po tej całej akcji ratunkowej, bo zarówno Dała Sangę nie zostawił swojego klienta, jak później Sherpowie podjęli niezwykle trudną akcję ratunkową. Później znaleźli się dobrzy ludzie, którzy pomogli chłopakowi wrócić do zdrowia. Dziękuję bardzo za oglądnięcie materiału do końca i już nie mówię o łapkach w górę, bo ostatnio mi się dostało od kogoś w komentarzach, że cały czas tylko wspominam o tych łapkach, więc od dwóch materiałów już nic nie mówię na ten temat. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnych materiałach. Cześć!